Witajcie, ja jestem Dokness i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj z bardzo ciekawej mapy, przynajmniej taka się zapowiada, bo dzisiejsza mapa będzie o teleportacji w czasie. Nie wiem, czy jest sobie co przedłużać. Pamiętajcie, że jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zostawcie suba. No i łapka w górę też by mnie to motywowała do kręcenia większej ilości mapek. Właśnie takich z neta, dobra. Freezing time as safety precaution. Aha, dobra. Czyli ogólnie my jesteśmy zamrożeni. Będziemy. Error. Attack on time machine. Dobra. Aha, czyli jesteśmy w naszej maszynie czasu. I teraz zaczynamy przygodę. No okej. Okay. No i gdzie jesteśmy? Byliśmy w maszynie czasu. Jakiś error wystąpił. Coś się tam stało. Zaraz, ten ogień stoi w miejscu. Co się dzieje? Aha. Czas się zatrzymał, tak? O to chodzi. No dobra, w takim razie... krowa, cześć krowa, co ty tu robisz? Czy tam jest nasza maszyna czasu? Chyba tak. I kolejne pytanie, gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj sobie owca stoi, która też się nie rusza. Jesteśmy na pewno ogrodzeni, tak? Ale z jakiej racji... I o co chodzi? Oho, dobra, nieważne. Czyli już wiem, że pajęczyna jest, tak? Tak naprawdę tym płomyczkiem. Jesteśmy... Tam coś się świeci, ale zaraz to badamy. Najpierw to. Dobra, jesteśmy tutaj. Czy w okolicy jest coś ciekawego? Coś, co by mogło nas naprowadzić gdziekolwiek? Tutaj coś jest, widzicie to? Czyli to jest w tamtą stronę, na wprost. Okej. Czyli... Tam nas prowadzi truszka? No okej, okay. Wiem, że tam na pewno coś jest. I ciekawe, czy to właśnie o to chodzi. Wow. Czy tutaj naprawdę nic się nie będzie ruszać? Co to jest? New recipes unlock. Dobra. Tak nagle z dupy mi to wyskoczyło. Tutaj nie ma żadnych zwierząt. Trochę się tak czuję mega samotnie na tej mapie, naprawdę. To znaczy, idąc przez Minecrafta przez tak długi czas i nie widząc żadnych zwierząt, no to dziwne uczucie. No i kichnąłem, przepraszam. Tam coś jest, tak? Okej, czyli tutaj właśnie myśmy zostali doprowadzeni. Jeju, wydawało mi się, że coś tutaj wbiegło, a to był chyba tylko cień. No dobra, tutaj... Aha, jest zwykle zatrzymane ognisko, jedzonko, no to dobrze, bo się akurat przyda. Jakiś klucz, sparkle i zwykły, okej. Możemy się przespać, jeżeli byśmy chcieli, to jest kolejne łóżko, więc widzę, że no grubo, można to chyba grać we czterech, tak mi się wydaje w takim razie. Okej. No to możemy się chyba wrócić tam do siebie i chciałem zobaczyć na tą mapę, przejść się w tamto miejsce, w którym właśnie był ten taki dziwny trójkąt, tak? Wydaje mi się, jakby tam była piramida trochę, no ale to sobie obadamy już na miejscu. Tam się cały czas to czerwone coś świeci, nie za bardzo wiem, co to jest i skąd się to wydobywa. Zaraz sobie to obadamy też. Chodzi mi o to, bo my poszliśmy tą dróżką w tą stronę aż dotąd. Znaczy ja coś przegapiłem. A w drugą stronę nie ma żadnej dróżki, nie? No nie, bo to jest jedyne wyjście, więc no w praktyce nie wiem co tu jest strasznie. Dziwnie to wygląda. Przejdziemy się tam później. Póki co jeszcze obadamy sprawę czerwonego światła, które gdzieś tutaj właśnie padało. I podejrzewam, że... Myślę, że to jest twarz. I zaczynam warywać na tej mapie. Ogólnie tutaj jest zejście na dół. Jak my to możemy... Możemy tutaj coś stawiać w ogóle? No to chyba... Tak nie powinno działać. Nie wiem. Nic na pewno się nie da. Mam dwa piórka. Ciekawe, po co mi one tak naprawdę? Czy można tą krowę zabić? No chyba niezbyt. Okej. Czy tam przypadkiem nie ma właśnie naszego statku nad ziemią? Czy to nie jest on? Zobaczmy sobie. Czy my jesteśmy tu? On jest gdzieś... Tam są góry. Czyli no to nie, no to niemożliwe by to był on. No dobra. W takim razie tak. Jesteśmy teraz obrócony w tą... Aha. Nie w którą stronę jest on obrócony. Czyli to jest tak naprawdę za nami. To jest w tamtą stronę. Czyli za tymi drzewkami tam. Już to powinno być. Przejdziemy się tam.
i sprawdzimy to. Wiecie co, przez chwilę bałem się, że zajdzie słońce i rozpocznie się noc, ale przypomniałem sobie, że przecież jesteśmy zamrożeni w czasie i tutaj nic nie funkcjonuje tak, jak powinno. No już na pewno słońce nie powinno funkcjonować. No i co tu mamy, no? Tu mamy to, co morze całe, tak? Na górze, na dole nic nie ma. O, no nie ma, no. Ja naprawdę się czuję mega dziwnie, w sensie ta mapa ma taki klimat, taki typowo, wiecie, no, taki odosobniony. Nie wiem, czy to jest dobre powiedzonko. Czuję się trochę, o, jak w Zaginięciu Ethana Cartera. Ethana Cartera to się chyba czyta. Bardzo fajna gra. Pamiętam, że mega się bawiłem grając w nią. No i teraz tak. Co tu możemy zrobić? Trzeba sobie obalać tą szopkę. Czy my nie możemy otworzyć przypadkiem drzwi od tej szopki tym kluczem? Okej. Kamień, pusta mapa, długopis, łopata, street driver. Co to jest? Co to? Coś się otwiera. Czy to właśnie tamta piwniczka? Musimy to obadać. Chyba tak, 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 dobra, miałem rację. Trochę głupio zrobiłem, że tam zmarnowałem te dwie pochodnie, bo nie wiem, czy jedna z nich przypadkiem będzie mi potrzebna. Hi, I am the time machine computer. I will help you through the past, the future. You have already been to the present. Dobra, czyli cześć, jestem komputerem tej maszyny czasu. Pomogę ci przez ten czas dostać się, znaczy, nie wiem, tu muszę coś przetłumaczyć. Oj. Unused energy. Czyli co, mamy tu wejść w ten portal? Szczerze? No nie za bardzo chcę, ale... Ok? Nie, nie możemy tu wejść. Tu jest płytka. Wow, gdzie my jesteśmy? Może sobie trochę podgłośnie, co? Okej. I teraz mamy do wyboru... Ale schizowe, jacie! Przeszłość... aktualny stan rzeczy i przyszłość. Czyli tutaj widać, nie działają command bloki. Aha! Czy jesteśmy teraz tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Możemy sobie teraz użyć tej mapy, czy niezbyt? To znaczy, może ona by nas naprowadziła na to, gdzie my jesteśmy. Dobra, użyję mapy. Aha, jesteśmy tutaj. No dobra. No to widzicie, jednak mapa się przydała. Przydała się bardzo. No to co? Idziemy może najpierw do przyszłości? Gdzie jesteśmy? Okej. Chyba coś mi mówi, że za bardzo cofnęliśmy się w czasie. No, o, chyba... Chyba bardzo za bardzo. Czy tutaj ktoś jest? Halo? Nie. Jezu, a się straszyłem. Aha, bo to już są zwierzęta, przecież czas już nie jest zatrzymany. Kurs owca? Of binding. To jest to, co, że jak zginie, to mi to znika? Chyba tak, ale nie jestem pewien. Dobra, no to teraz tak. Przeszukamy sobie tutaj wszystko, co mamy. Jakiś zamek, domek. W tym domku co? Pieniądze. Wezmę sobie pieniądze, bo lubię pieniądze, więc sobie je wezmę. Tym bardziej nikt tego nie widział, więc sobie to ukradnę. An evil wizard lives in the castle. He has a gross... Okej. Czyli zły czarodziej mieszka w tym zamku. Ma miecz, którego ja potrzebuję. Zdobądź pancerz od Blacksmith i zabij go. Dobra, w fladze jest ukryta skrzynka. Tam kryje się jeden z tych rdzeni, tak? Tego całego. Dobra. Aha, czyli tutaj, tak? Enchantment book, dobra, sobie wezmę, może nam się uda coś zenchantować, fajnie by było, naprawdę. O, no i super. Protection, ile mam protection w ogóle? Mamy tylko jedno protection, no to dobra, to pójdzie na to. O raju, czy ja naprawdę nie mam levela?
Czy ja tutaj w jakiś sposób będę musiał go zdobyć, jeżeli... Aha, nie mogę teraz ściągnąć. Oj, shit. No to trochę mnie pykło z tym wszystkim. Zostałem wrobiony. No dobra, no ale jak mogę zdobyć level? Level mogę zdobyć zapewne... Tam trzeba iść? No, tamten... tam coś mryga. Więc się tam przejdziemy do czerwonego punkciku. No nie, wiecie co, coś mi, że moim zmartwieniem niedługo może się okazać jedzenie, bo póki co nie zapowiada się to jakoś szczególnie fajnie. Auć. Czy ja się tu nie zgubię, w tych kamieniach zgubię się, na pewno się zgubię. Trzeba stąd wyjść, ja stąd będę mógł w ogóle jeszcze wyjść. Całe szczęście. Ciekawe, czy one się jak w Minecraftie generują same? Co to jest? Aha, tak, to jest moja maszyna czasu. Czy ja tam mogę jakoś przejść? Szczerze, że mapy wykorzystałem. No ale dobra, zrobimy sobie małe tournée. I ogarniemy na własny sposób. Spróbujemy tędy się od góry wbić. Tam trochę oblukać to, jak to... O, dobra. Ta góra będzie tego idealna, by wszystko w środku ogarnąć. Tak, tutaj coś jest. Tylko, że... Aha, tu jest ta maszyna, tak? No to jest takie ten... No dobra. No to trochę zbugowałem mapę, można by powiedzieć. A dobra. Gdzie ja te owce słyszę? Aha, te owce są tutaj, tak? I co, mogę je sobie po prostu zabić? Podejrzewam, że nie mogę, no ale nie mam za bardzo wyjścia, krówki, więc sorry. Ale ktoś musi przeżyć, tak? No najlepiej będzie, jeżeli przeżyję, to ja. Tylko, że... Czy ja mogę stawiać bloki? Ho, nie, no i teraz nie mogę się dostać po to jedzenie za bardzo. No to mamy problem. Panie kapitanie, mamy duży problem. To do mnie napisał. Aha, dobra, to tylko Shio. Coś tam w ogóle było o fladze, tak? In the hidden chest is also one. Dobra, czyli tam na górze trzeba... na górze trzeba się dostać. Tutaj obadamy, czy nic nie ma. Chyba nic. No póki co, słuchajcie, nie mam tego enchantować, tak? Chodzi mi o mieczyk i zbrojkę. Więc... Oj. Halo, dzień dobry. Czy możemy spróbować się nie zabić? Dobra, mogę. Fuh. O, nice. Czy, wiecie co, wezmę to wszystko w sumie. No i co? No i teraz w teorii mogę się chyba stąd zbierać. Here's word that you need. Get the armor from the blacksmith, czy już byliśmy tam, and kill him. In the flag, dobra. Gdzie jest ten cały typo? Ten cały typo musi być tam w piwnicy w takim razie. Na to wychodzi przynajmniej. No bo nie za bardzo wiem, gdzie moglibyśmy jeszcze iść poza piwnicą. Ale się wystraszyłem! O! Nie! O! Co jest? Jest stąd wyjść! Ła! O ja, co się stało? What the? Co się stało? To było za trudne, to było zbyt nagłe. Dobra, idziemy do past, tak? Tutaj, wiecie co? Bo tam są te weksy całe, weksy, heksy, jakoś tak. Nie wiem, czy ja będę w stanie to zabić, no bo nie mam tego levela. O, ale są moje itemki przynajmniej. No to sobie to założę, to też. I tym razem tą lepszą zbrojkę. Bo tamtej to ja za bardzo, no tak nie chciałem. No i teraz co, wchodzimy tam jeszcze raz? Okej. Okay. Butla do enchantowania. Potion of Strange. Potion of Healing. No i co? Gdzie oni się wszyscy podzieli? O co chodzi? Co to był w ogóle za typo? Co się stało? Lol. No dobra. Załóżmy, że... Co? Że zginął? W sensie... Czy zwieźmy sobie coś takiego cennego?
Nie wiem, najwyżej jeżeli będzie jakiś bug, to myślę, że to zauważymy i poradzimy sobie w dalszej części gry. Teraz idziemy do przyszłości, czyli tutaj future. Na siebie co tutaj będzie. Hej! Czemu przyszłość jest taka niemrawa? Weather clear może zrobimy, co? A nie, jest tam coś. Już myślałem, że w przyszłości nic nie ma. Oho. To jakiś domek. Spoko. Czy tutaj nic mnie nie zabije? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję wielką, że nie. Okej. Okay. Tutaj sobie teraz wbijamy. No tak wygląda, tak no modern, ale czy to koniecznie przyszłościowo? Co się stało? A, bo to są drzwi. Tylko się zbugowały, tak? There is an emergency shower in the wardrobe. Take it into virtual reality. Okej. Okay. Shower in the wardrobe. Co to jest? O! Okej. Okay. Virtual reality to tutaj, ale ja chcę się jeszcze rozejrzeć. A tu jest wyjście stąd. Bo drzwi się coś zbugowały. Łóżeczko. Balkonik, no tak nawet przyjemnie mi się tutaj mieszkało, wam powiem. Nawet przyjemnie. A, no to co, idziemy teraz do tego virtual reality. Exit virtual reality. Czekajcie, bo... aha. Tutaj nie można wyjść, tak? To jest to całe VR. Czyli jesteśmy teraz w wirtualnej rzeczywistości. Is in the chest behind the tree. Okej. Okay. O nie. Ej, to nieprawda. Tu nie ma... aha, może tamto drzewo jeszcze jest drugie. To tutaj powinno być. Uwaga, nie ma? Okej. Okay. Dobra, czyli ten cały kor maszyny czasu jest w skrzynce za drzewem. No ale gdzie jest ta skrzynka? Ja może jestem ślepy, naprawdę. Ale nie wydaje mi się, bym był aż tak. Chyba. No to trudno trochę. Co to jest w ogóle? To jakaś woda sobie tylko płynie. Czy mogę iść na balkon i z balkonu gdzieś wyskoczyć? Aha, na górę się nie da iść. Więc nie było tematu. Znaczy, bo tej skrzynki tutaj tak jakby no nie ma, panie autorze. Tu nie ma tej skrzynki. Może... za drzewem. Naprawdę, może jestem głupi, może wy to już widzicie, a ja nie. Ale boję się... tutaj nie ma żadnej skrzynki. No bo popatrzcie, no... o! Czaje, trzeba było dirta ten, łopatą ciachnąć. Popatrzcie, jak to trzeba było zrobić. Trzeba było wziąć łopatę. Aha, znaczy trzeba było wziąć zwykłego dirta. Opa. Nie no, mówię zwykły dirt. Gdzie jest zwykły dirt, to nawet w Minecraftcie nie ma. Trzeba było zrobić tak. Aha, bo tutaj powinna być trawka. Więc, dobra, raczej by nie zadziałał tak czy siak. Kolejne sobie to wezmę. Okej. Okay. No i teraz jak już tutaj wszystko zrobiliśmy. Gramy modę 0. Gramy modę 2. Tutaj nas nie było, nie ma po nas żadnego śladu na szczęście w tym. Tylko wirtualna rzeczywistość, tutaj można wszystko, tak? Odpaliłem sobie kody i no. I wpisałem. Teraz co dalej? Dalej tu nic nie ma, hi. Dobra, to ja mogę teraz stąd chyba wyjść. No i co? No i się chyba wrócić, tak? Skoro mamy te trzy rzeczy, trzy rzeczy. Mamy te trzy całe kory. W sensie te kory to jest chyba rdzeń, co nie? Nie jestem do końca pewien. No to wracamy do teraźniejszości. No i co? No i w tym miejscu właśnie nam się przydaje ta mapa. No to w sumie dobrze, że wtedy użyłem, a nie później. Bo tak bym tylko zmarnował.
Czas sobie tam dobiec do naszego domku całego i sprawdzić, czy jest miejsce, w którym moglibyśmy te trzy rzeczy postawić. Tam się na czerwono coś mryga i biga, więc pewnie tam, no ale pewnie nie jestem. O. Tool drawer. No dobra. Zejdźmy sobie może tam na dół i zobaczmy, czy coś jakoś działa może? Wydaje mi się, że nie, że nic się z tym nie dzieje. Teraz musimy odbagować teraźniejszość, tylko przez to, jakim sposobem. Tutaj jest ten portal cały. No i... Nie wiem, co robić. Co robić? Chodzę do portalu. Jestem w tym portalu. A, o to chodzi. Future. Dobra, czyli muszę dać tutaj future, past tutaj i present tutaj. Uwaga! Only press when time is unfrozen. Dobra. Chyba już teraz. Dobra, odmroziłeś czas, ale są małe szanse, że to, co zrobiłeś w przeszłości, wpłynie na twoją przyszłość. I to może nie być dobra rzecz. Niedługo część druga. Dziękuję za zagranie w mapę. Creative Mode. Autorem był Tyzybyby. O raju, nie no, mapa mi się całkiem podobała, fajnie się na niej bawiłem. Jeżeli wy także fajnie się bawiliście, oglądając ten film, to mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli już to zrobiliście, to nie zapomnijcie o tym, by także subskrybować kanał. A tymczasem, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, no i pa pa!